Witam serdecznie, ze mną Grzegorz Nowak-Wiśniowski. Witam, witam. Świetna twoja postawa, 3 bramki. Można powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj włożyłeś jedną z największych cegiełek w tej wygranej. Chociaż oczywiście liczy się drużyna, ale ty dzisiaj naprawdę zrobiłeś fenomenalny tutaj rezultat. No zgadza się, bramki wpadły. No jako ostatni obrońca no nie strzela może też dużo bramek, ale w każdym meczu staram się coś tam dołożyć. No czy zagrałem dobry mecz? Tak powiem średnio, no ze względu na może wybieganie tego meczu, czy też jakieś takie właśnie bardziej zaangażowanie. Ale no wygraliśmy, więc jestem zadowolony. Czym dzisiaj Wiśniowski wygrał? Bo tak patrząc obiektywnie na to spotkanie, ono było bardzo wyrównane. Myślę, że takie niuanse bardziej zadecydowały, a jak myślisz, czym to wygraliście? No wielkim szczęściem to jedna sprawa. Druga sprawa, no graliśmy, można powiedzieć, słaby mecz, patrząc na te ostatnie kolejki z Kukrafem czy z drużyną Sandecji. Natomiast pomogło chyba tutaj doświadczenie, też indywidualności, jak Paweł Kociołek, który no, potrafi strzelić z niczego, ale też potrafi prosto sytuację też nie wykorzystać. Ale mamy właśnie, mamy dobrą drużynę, zbilansowaną, więc chyba nawet ta pewność siebie, że wygrywamy z Kukrafem, wchodzimy, wiemy, że no, nikt z nas nie może zaskoczyć. Tylko jedynie jest nasza w głowie, czy podejdziemy na luzie, czy będziemy jednak walczyć i traktować poważnie każdy mecz. Jak tak mówisz o tym meczu z Kugrafem, to ja też do niego wrócę. Gracie u mnie 2 lata w lidze. Czy ten mecz z Kugrafem, który wydarzył się w Pucharze tydzień temu, jest takim najlepszym meczem? Czy on jest wyznacznikiem najlepszej gry Wiśniowskiego? No trudno mi tu mówić, czy najlepszej gry. No, stać nas na dużo. Natomiast ten mecz to było jak w walce bokserskiej. Szybkie ciosy, no i przeciwnik był na deskach, próbował się podnosić, ale my za każdym razem go spychaliśmy do tych kolan. No więc też tutaj pokazaliśmy charakter, że jak każdy zawodnik wraca do obrony i atakujemy wszystkim, no to mamy wtedy dużo, dużo przewagę. Budzicie respekt wśród tutaj drużyn grających. Każdy, albo przeważnie większość, stawia was w roli faworyta tej ligi futsalu. No, strzelamy dużo bramek. No, pierwszy mecz też chyba 17 bramek trafiliśmy, no to każdy patrzy po wyniki. No, jak ktoś gra z przeciwnikiem, a potem kolejny mecz patrzy, Wiśniowski wygrał tyle, a kurde, no to coś muszą grać, no to się nie bierze z przypadku któryś mecz z rzędu. I asysty. Kanadyjczyk. W tamtej Suffix Lido Liga zdominowaliście praktycznie każdą kategorię. Zapowiada się, że Liga Futsalu może być podobnie. No, tutaj akurat te bramki, asysty to dla mnie to jest taka jakby poboczna strefa. Ważne jest, kto wygrywa. No, to jest taki fajny dodatek, jak się nam uda strzelić. No, ale główną chyba tutaj celem tej gry jest, żeby wygrać i zdobyć to mistrzostwo. Poboczna statystyka, ale jak gdzieś tam zaasystujesz albo strzelisz, zawsze patrzysz w stronę statystyka. No, muszę pilnować co moje, bo różnie to jest czasami, ale no, jak mówię, gram na obronie, więc dla mnie każda bramka się jakby liczy, a lubię strzelać, więc dlatego staram się to pilnować i tam ci puszczą zawsze jakieś oczko czy coś, no i tak to jest. Dziękuję za wywiad. Dzięki.